Bardzo z przyjemnością dużą się podjęliśmy tej działalności. Jest to przyjemna działalność, inna od tej, której do tej pory prowadziliśmy. Natomiast no, cel społeczny nam przyświeca ze względu na to, że znajdujemy się w regionie Śląska, gdzie Opolszczyzny, gdzie jest kuchnia śląska dominująca i taką kuchnię chcemy utrzymać. Chcemy tutaj jakby serwować naszym mieszkańcom, naszym klientom, dzieciom w szkołach podstawowych, w przedszkolach, tradycyjną kuchnię domową i na takiej będziemy się opierali. Taka już jest od dzisiaj dostępna, także wszystkich serdecznie zapraszam do skosztowania, do przyjścia na chwilę obecną. Jakby serwujemy posiłki komercyjnie dla mieszkańców, dla osób, które przyjdą i zechcą zakupić bezpośrednio. Natomiast od miesiąca lipca będą już abonamenty wprowadzane, także będzie można sobie kupić posiłek na dłuższy okres, a od miesiąca września, tak jak wcześniej było to powiedziane, będziemy serwowali posiłki do budżetówki, czyli do wszystkich szkół i przedszkoli. Zestaw obiadowy kosztuje 32,80 przy zakupie abonamentu minimum 10-dniowego będzie 10% taniej. W stałym repertuarze naszego menu codziennie będzie kotlet schabowy. Jest to tradycyjny kotlet schabowy panierowany. Dodatkowo będzie filet z kurczaka w różnej wersji. Raz będzie panierowany, raz grillowany, raz duszony. Natomiast będą dodatkowo dwa dania mięsne. Przyjemne. Dzisiaj jest to wątróbka i udko z kurczaka. Jutro będzie już coś innego. Dodatkowo dla osób preferujących kuchnię niemiecką, codziennie będzie dostępny produkt niemiecki. Dwa razy w tygodniu, w środę i w piątku przewidujemy rybę. Natomiast dodatkowo jakiś kotlet brokuła, kotlet skalafiora lub kotlet sojowy, tak żeby spełnić potrzeby osób przychodzących tu. Dodatkowo będzie dostępna kasza ryż, ziemniaki jako dodatek, sos pieczeniowy, sos grzybowy. Sos grzybowy będziemy robili na podgrzybkach, tak żeby to był smak taki tradycyjny, bardzo wyczuwalny. No i do tego cztery dostępne surówki. W stałym repertuarze będzie surówka grecka z sosem winegre i trzy wymienne, tak jak na przykład rybka będzie podawana, tak będzie do tego kapusta kiszona, bądź też inne jakieś surówki. Codziennie będą do wyboru dwie zupy, wymiennie nie będą, żeby się nie powtarzały i żeby się nie znudziły. Oczywiście codziennie też sam repertuar, że będą pierogi z mięsem, pierogi ruskie, pierogi ze szpinakiem, które bardzo serdecznie polecam, mamy niesamowicie pyszne. No i dziś jest tak, jakby ktoś wolał coś pomiędzy zupą a obiadem, jest fasolka po brytońsku, jutro będą łazanki, połowcze, gołąbki i tak będzie to tak dodatkowo. Natomiast w piątki będziemy serwowali już jakby zapakowane w wakum gotowe rolady wieprzowe, wołowe w sosie usmażone, do tego udka, skaczki i kluski śląskie surowe do ugotowania, tak jakby komuś nie mam czasu, aby nie chciało się na niedzielę przygotować czy na weekend, to może u nas kupić i sobie to przygotować. Tak jak koleżanka powiedziała, dostępne będą też dla osób lubiących coś na słodko, dwa rodzaje ciasta i dwa rodzaje deserów codziennie dostępne. Także serdecznie zapraszamy. Wszystko jest robione u nas. Będziemy też jakby krótkie takie filmiki w przyszłości nagrywać, żeby pokazać, że nie używamy żadnych sztucznych sosów. Wszystko jest robione od podstaw. Jedyne co, no to oczywiście przyprawy używamy do wykończenia, a tak to wszystko jest robione przez naszych kuchni.